Panie prezesie, kiedy kilka lat temu byłem u Państwa na konferencji wynikowej, to taka jedna liczba wywarła na mnie duże wrażenie, mianowicie średnia prędkość towarowego pociągu w Polsce wynosiła 21 km na godzinę. Czy po tych kilku latach, czy jak to się zmieniło? Tak, znaczy dzisiaj mogę powiedzieć, że ta prędkość handlowa wynosi rzeczywiście 22 km na godzinę. Wcześniej wynosiła 27-28 km na godzinę, ale to jest oczywiście, my w naszej biznes kalkulujemy element budowy, modernizacji infrastruktury. Największy program inwestycyjny na kolei w Polsce od 30 lat, a bym powiedział nawet od okresu powojennego. To jest jedna rzecz, którą trzeba mieć, pamiętać. Druga rzecz, każdy gracz na rynku ma podobną sytuację. To jest pewne wyzwanie. Dzisiaj mówiliśmy o innowacji na dzisiejszym kongresie. Jednym z elementów innowacji jest też pewny system zarządzania przewozów i reagowania, odpowiadania na bieżące wyzwania na rynku. Ta sytuacja z kolei ma swoje drugi pozytywny plus, czy drugą stronę, bo te inwestycje czy te prędkości są wynikiem tego programu infrastrukturalnego budowy dróg i autostrad i linii kolejowych, co z kolei powoduje ogromne zapotrzebowanie na przewóz kruszy. Czyli my jesteśmy tym absolutnie beneficjentem tej sytuacji, bo przewozimy mniej więcej, podam, około 70% więcej kruszyw niż 2 lata temu i 30% niż rok temu, plus minus. W tym zakresie. Także to ma swoje pozytywne plusy. My dzisiaj jakby ilość ładunków, którą wozimy zdecydowanie więcej niż rok, dwa lata temu wcześniej, czyli odpowiadając na wyzwania rynków, wdrażając system zarządzania obiegu, dostosowując do sytuacji, realizujemy większe przewozy, czyli jest to sytuacja oczywiście dla nas pewna, dająca do myślenia i do wprowadzenia pewnych działań korygujących. Druga rzecz oczywiście to jest to, że te inwestycje się skończą za kilka lat. Będziemy mieli prędkość handlową 50, może więcej kilometrów na godzinę, co też będzie z kolei kolejnym wyzwaniem przy właśnie zwiększonej prędkości dostosować masę ładunków, przewozić odpowiednią ilość masy ładunków odpowiednim taborem, zutylizować, wykorzystać go. Także my z naszej strony nie odczuwamy negatywnych skutków, bo przewozimy więcej. Po drugie, jest to dużym wyzwaniem dla nas przewozowym, co odbija się bardzo pozytywnie, co też widać po naszych wynikach finansowych. Ten program modernizacyjny szlaków kolejowych, ponad 60 miliardów, przypomnijmy, dzieje się w tym samym czasie, w którym coraz więcej mówi się o inwestycji w nowy jedwabny szlak, czyli taką trasę handlową między Chinami a Europą. To nie jest jedna trasa, to jest wiele tras. Tak. Państwo już współpracujecie z Chińczykami. Jak wyglądają efekty tej współpracy? No i czy są perspektywy na to, żeby tę współpracę poszerzyć i ta wymiana handlowa, żeby była większa? Tak, z pewnością. To jest jakby kolejny element, to, że patrząc na rozwój wymiany handlowej euroazjatyckiej, ale światowej, widzimy tendencję unifikacji, standaryzacji przewozów i te przewozy dzisiaj kontenerowe, przewozy intermodalne stają się głównym elementem wymiany handlowej światowej. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, dzisiaj oczywiście jest tak, że my mamy swój terminal przeładunkowy w Małaszewiczach, który jest bramą do Europy, ale też i do Azji, który ma wystarczającą zdolność przeładunkową. Powiem mniej więcej, dzisiaj mamy 20% wolnej zdolności przeładunkowej. Ilość pociągów jadących z Azji do Europy wzrasta. 2017 to było prawie 2000 wagonów, rok wcześniej to było niespełna 1000. W najbliższych latach to ma być 5000 wagonów, pociągów. Ale niemniej jednak ta wielkość tej wymiany handlowej, jeżeli chodzi o kolej, jest i tak znikoma w porównaniu do tego, co odbywa się statkami, ale nawet i samolotami. Przypomnę, że ładunki przewożone cargo samolotem są dwa razy większe niż koleją.
czyli w tym zakresie potencjał wzrostu możliwości jest duży. My oczywiście przewieziemy każdy kontener, każdą ilość, która pojawi się na rynku, stąd też chcemy być bezpośrednio zaangażowani na rynku chińskim. Chcemy mieć w pierwszym etapie przedstawicielstwo, potem może spółkę, żeby być bezpośrednio blisko źródła fabryki świata, bym powiedział, tych masy ładunków, które przemieszczają się. To jest jeden z kierunków rozwoju, na który chcemy patrzeć, chcemy rozwijać, bo widzimy duży potencjał, ale również korytarz północ-południe, nie tylko jedwabny szlak wschód-zachód, ale te dwa szlaki przecinają się w Polsce. To jest jakby naturalną przewagą Polski. To jest dzisiaj błogosławieństwem nasze położenie. To jest rzadkie w historii, ale dzisiaj tak jest. Tą wymianę handlową między wschodem i zachodem, ale północą i południem, gdzie też jedwabne szlaki, tam się też przecinają, bo przypomnę, Chińczycy mają port w Pireusie w Grecji, też masa ładunków stamtąd idzie, płynie też do Triestu, do Włoch, także my też mamy partnerstwo z partnerami włoskimi do przewozów ładunków, także ta współpraca jest wymiany handlowej i ofert handlowych jest wielowątkowa i wielowymiarowa, nie tylko jedwabny szlak, ale północ-południe Europa, bo tutaj wielkość ładunków, wielkość przewozów jest zdecydowanie większa, ale niemniej jednak oczywiście na ten rynek patrzymy, na ten jedwabny szlak też patrzymy i dostosowujemy naszą ofertę, nasze produkty do tego wyzwania. Chociażby też przypomnę, bodajże w ubiegłym miesiącu ogłosiliśmy przetarg na zakup 936 platform do przewozu kontenerów i to jest jakby właśnie odpowiedzią na ten potencjał, który tkwi w tych korytarzach i w tej wymianie handlowej światowej. Bardzo dziękujemy. Pan Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.